Witajcie moi drodzy. Jakieś 2-3 miesiące temu, coś mniej więcej, było to jakoś pod koniec października, wzięłam udział w bardzo ciekawej konferencji w klinice dr Ewy Chlebus, gdzie została przedstawiona receptura R01, autorski produkt doktor. Mogliście przebieg po części przebieg tej konferencji zobaczyć w relacji, którą dla Was przygotowałam. I na koniec właśnie tego vloga opowiadałam Wam, jakie są moje pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o autorski produkt dr Chlebus. Wspomniałam Wam też wtedy w filmie, zresztą obiecałam Wam w tym filmie, że po przetestowaniu owej kuracji podzielę się z Wami moją opinią na jej temat i mniej więcej po około miesiącu w jednym z moich vlogów pojawiły się takie pierwsze wrażenia po stosowaniu właśnie tej kuracji. Dziś jest ten moment, kiedy, tak jak obiecałam, podzielę się z Wami moją opinią na temat tej receptury, ponieważ już ją zakończyłam kurację, przetestowałam ten produkt i mogę coś więcej na jego temat powiedzieć. Natomiast bardzo ważna rzecz, na którą chciałabym zwrócić tutaj uwagę, to jest to, że to nie będzie taka zwykła opinia, która zazwyczaj pojawia się na moim kanale, gdzie analizujemy sobie składy, omawiamy markę i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że podjęłam decyzję o podzieleniu owej opinii na dwie części. Na moim blogu, jeśli śledzicie mojego bloga, to pojawił się już jakoś na początku stycznia post, w którym to zrobiłam dokładną analizę składu owej receptury. Przeanalizowałam składnik po składniku, opisałam Wam, jak działa w połączeniu z innymi substancjami, dlaczego znajduje się w tej kuracji, dlaczego pani doktor go zastosowała, jakie ma znaczenie dla naszej skóry, ale też, co jest ważne, podpięłam Wam część źródeł, z których korzystałam i do których możecie sobie zerknąć, szukając wiarygodnych informacji. Dlatego też pomyślałam sobie, że takie rozwiązanie będzie najlepsze, bo gdybym dzisiaj w tym dzisiejszym filmie chciała Wam opowiadać dokładnie o analizie składu, o każdym składniku, poszczególnym składniku w tej recepturze, zajęłoby mi to bardzo, bardzo dużo czasu i nie wiem, czy wytrwalibyście do końca. Dlatego moja ogromna prośba jest do Was taka, byście w tym momencie zatrzymali ten film, zerknęli sobie do opisu, tam znajduje się link do posta na blogu, kliknijcie w niego i poświęćcie kilka minut na to, by przeczytać post, by przeanalizować składniki, by sprawdzić, co tak naprawdę znajduje się w składzie tej receptury, jak to działa, bo będziemy jeszcze do tego oczywiście wracać, zanim przejdziemy do omawiania samego produktu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Przeczytajcie uważnie każdy punkt odnośnie każdego składnika. A jak już to zrobicie, to zapraszam Was do dalszej części dzisiejszego filmu. Ok, mam nadzieję, że przeanalizowaliście wspólnie ze mną skład, sprawdziliście, co tam w tej recepturze się mieści, co zostało wykorzystane, to teraz możemy przejść do kolejnej części, czyli już do takiej analizy samego produktu. I mam tutaj na myśli, ja to nazywam dane techniczne, jeśli chodzi o każdy kosmetyk, bo zawsze kiedy zabieram się do recenzowania jakiegokolwiek produktu, to zwracam uwagę na te takie zewnętrzne szczegóły, mogłabym powiedzieć. I pierwszy ten zewnętrzny szczegół to jest oczywiście opakowanie. Ja już na ten temat się wypowiadałam, ale jeszcze raz powtórzę, że mamy tutaj kartonik. Kartonik w takim czarno-pomarańczowym designie, prosty, nic skomplikowany kartonik papierowy. W środku znajduje się właśnie słoiczek z recepturą, ale jeśli zwrócicie uwagę, to mamy również dwa oddzielne takie, można by powiedzieć, zaznaczone miejsca i podejrzewam, że jest to zapowiedź kolejnych preparatów, które wprowadzi do swojej oferty dr Chlebus. Ja już powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać. Ciekawa jestem, co to będzie i mam nadzieję, że będzie wśród nich preparat z retinolem do pielęgnacji skóry wokół oczu. No ale dobrze. Mamy ten nasz słoiczek. Dodatkowo w opakowaniu znajdziecie również lniany woreczek, w którym możecie przetrzymywać recepturę, przechowywać, zamiast trzymać sobie cały ten kartonik.
I jest też taka papierowa instrukcja, instrukcja użycia, gdzie macie dokładnie wszystko opisane. Jak stosować owy preparat, kiedy, jak go aplikować, nakładać, co znajduje się w jego składzie. No i oczywiście mamy tutaj już bardzo ważną informację, a mianowicie wskazania, środki ostrożności, wydajność, uwagi i też efekty, które powinny się pojawić po stosowaniu owej kuracji. Można sobie oczywiście zachować wszystkie te poszczególne rzeczy do przechowywania właśnie receptury. Zobaczcie, można sobie też ten kartonik w ten sposób złożyć i zaznaczyć na nim dni, w których będziecie stosować recepturę. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? W opakowaniu znajdziecie również szklaną szpatułkę, która jest odpowiednio przystosowana do aplikacji preparatu, zakończona taką szklaną łopatką, którą oczywiście nabieramy preparat ze słoiczka, żeby cała procedura była higieniczna i dla nas wygodna, ale też byśmy mogli stosować się do zaleceń pani doktor. Sam słoiczek jest wykonany z ciemnego szkła. Mamy na nim informacje takie jak zastosowanie preparatu, czyli mamy tutaj terapię z retinolem na noc. Mamy również informacje, gdzie on został wyprodukowany, jaka jest przydatność, czyli 3 miesiące od otwarcia, pojemność 15 gramów i też, co jest bardzo ważne, pod spodem słoiczka jest również naklejka z datą, z numerem serii oraz datą, gdybyście przechowywali sobie ten, gdybyście na przykład dostali go w prezencie, ową kurację w prezencie, jej jeszcze nie otworzyli, to macie też zaznaczoną datę ważności owego produktu. No to chyba tyle, jeśli chodzi o takie właśnie dane techniczne, co i jak, to teraz przejdziemy do sposobu aplikacji owego produktu. I doktor zaleca nam stosowanie kuracji 3 razy w tygodniu. Czyli na przykład ustalamy sobie, że będzie to poniedziałek, środa i piątek, wieczorową porą po dokładnym oczyszczeniu naszej skóry i przygotowaniu jej do nałożenia preparatu. Aplikujemy go też, tak jak już wspomniałam wcześniej, w odpowiedni sposób, czyli nabieramy konsystencję szpatułką, niewielką ilość tej konsystencji i nakładamy ją w odpowiednich miejscach. Jeśli o mnie chodzi, to ja nakładałam na czoło, na policzki, na szyję, jak również na dekolt. No i teraz kolejna ważna sprawa to jest taka, że w związku z tym, że nie ma tutaj wody w składzie tego kosmetyku, to musimy go jakoś rozprowadzić. I gdybyście próbowali, a przekonałam się o tym sama, bo chciałam oczywiście sprawdzić, jak to jest, nakładać go, rozcierać go na waszej skórze przy pomocy suchych dłoni, to jest to bardzo niekomfortowe i z drugiej strony też nie do końca dobrze chce się rozprowadzić konsystencja, bo ona pod palcami robi się nieco tępa. Dlatego też trzeba zastosować wskazówki doktor i delikatnie zwilżyć dłonie, zwilżyć nasze palce, a następnie po aplikacji już tej odrobinki kuracji na naszą skórę, trzeba ją rozsmarować. I tyle. Nie musimy po tej kuracji nakładać żadnego innego produktu. On jest tak jakby preparatem wykańczającym naszą wieczorną pielęgnację. Oczywiście musicie też pamiętać o tym, że w porannej pielęgnacji zawsze, kiedy stosujemy kurację, wszelkiego rodzaju kurację z retinolem, z kwasami, należy stosować wysokie filtry i o tym również przypomina pani doktor, jakie są zalecenia do stosowania, czyli właśnie te wysokie filtry w ciągu dnia. Ok, i unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, to jest oczywiście produkt do użytku zewnętrznego, przechowujemy go w ciemnym, suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, chronimy przed dziećmi. No tutaj też jest bardzo ważna kwestia tego, że oczywiście słoiczek sam w sobie już jest ciemny, ale warto go jeszcze, przynajmniej ja tak robiłam i też Wam polecam, włożyć go do tego woreczka i przechowywać właśnie w chłodnym, ciemnym miejscu, absolutnie nie w łazience, żeby tam nie było też tego dostępu wilgoci i tak dalej. Konsystencja.
Skupmy się teraz na chwilę przy konsystencji owego preparatu. Jest ona, powiedziałabym, taka żelowo-wodnisto-kremowa. To nie jest typowa kremowa konsystencja, nie jest też to konsystencja taka żelowa. Mamy coś mniej więcej połączenie, bo kiedy włożycie szpatułkę do konsystencji, to zobaczycie, że jest ona taka wodnista, lejąca. Wiecie, co mi przypomina? Kleik. Taki kleik dla dzieci lub też taki kleik, który w szpitalach dostajemy po jakichś zabiegach do zjedzenia. Tak mniej więcej wygląda konsystencja. Jest ona lekko zabarwiona, ja bym powiedziała, na taki biały odcień, biało-szary odcień, nieco bezbarwny. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o nakładanie preparatu na naszą skórę. I też, co jest bardzo ważne, nie mamy tutaj żadnego zapachu. Ten produkt jest kompletnie, absolutnie bezzapachowy. Więc to też jest dobre rozwiązanie dla osób, które posiadają skórę wrażliwą, ale też dla wrażliwców, którzy nie lubią pachnących kosmetyków. Także nie ma tutaj żadnego zapachu, nie musicie się tego obawiać. No i teraz przejdziemy do kolejnych ważnych informacji, a mianowicie jak zachowuje się skóra po aplikacji tego produktu. Muszę tutaj zaznaczyć pewną ważną sprawę, otóż ja już od kilku dobrych lat stosuję w zimowej, takiej jesienno-zimowej pielęgnacji kosmetyki z retinolem. I przetestowałam różne konsystencje, jeśli chodzi o te preparaty, w maściach, bardziej powiedziałabym oleiste, w czymś takim jak serum, bardziej żelowe, kremowe i tak dalej. I ten komfort nakładania preparatu na skórę nie zawsze był taki, jak oczekiwałam. To też było związane oczywiście ze stężeniem retinolu lub też z jego formą zawartą w konsystencji, w formule danego preparatu. Tutaj jednak muszę Wam powiedzieć, że na początku nie byłam do końca przekonana, jak to będzie z aplikacją takiego produktu. No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak nakładamy coś palcami, rozcieramy na naszej skórze, a tutaj jest troszeczkę inny ten etap, czyli musimy najpierw zwilżyć nasze dłonie, a później dopiero to rozprowadzić na skórze. Jednak po pierwszym, drugim, trzecim użyciu przyzwyczaiłam się do tego absolutnie i nie było z tym żadnych problemów, jeśli chodzi o aplikację. Produkt bardzo fajnie rozprowadzał się na skórze, chociaż zauważyłam, że jeśli dłonie były zbyt suche, to w pewnym momencie, kiedy rozcierałam go na mojej skórze, ten produkt zaczynał się robić lekko taki właśnie tępy, więc nie mogły to być mokre dłonie, ale nie mogły być też zbyt suche dłonie. Skóra po nałożeniu, po tej właśnie takich pierwszych aplikacjach bardzo fajnie się zachowywała. No właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy zaczynamy kurację z retinolem, to w tych pierwszych dniach stosowania takiej kuracji widzimy, że skóra jest nieco bardziej zaczerwieniona, podrażniona, jest taka czuła na dotyk. Widzicie to w porannej pielęgnacji, widzicie to również właśnie przez tych pierwsze, można by było powiedzieć, 2 tygodnie stosowania retinolu, że ona jest taka lekko zaróżowiona, zaczerwieniona. To też oczywiście zależy od stopnia wrażliwości naszej skóry, grubości tych warstw naskórka i tak dalej, i też od stężenia, od którego zaczynamy. Tutaj mamy stężenie retinolu 0,3. Część z Was może powiedzieć, o, to jest bardzo mało, a część może się zastanawiać, czy to jest dobre stężenie, czy to jest złe stężenie. I powiem Wam tak, już z takim doświadczeniem, moim doświadczeniem, jeśli chodzi o retinol, a mogłabym powiedzieć, że jest ono jeszcze małe. Bo dopiero od kilku lat stosuję retinol w mojej pielęgnacji, a na pewno znajdą się tutaj na moim kanale takie osoby, które stosują retinol już od dobrych kilku lat, 10 albo nawet więcej, i widzą jego efekty i też przeszły, mają większe doświadczenie, jeśli o mnie chodzi, właśnie ze stosowaniem różnego rodzaju preparatów z retinolem. I jeśli dopiero zaczynacie Waszą kurację z retinolem i szukacie dla siebie odpowiednich preparatów, to stężenie między 0,25 a 0,3 to jest bardzo dobre stężenie, żeby dopiero zacząć przygodę z retinolem. To jest takie stężenie, które będzie dawało efekty, ale też nie będzie dla Was zbyt mocne jak na początek kuracji.
Jeśli o mnie chodzi, to mogłabym powiedzieć, że ja już jestem na takim etapie, że staram się stosować kosmetyki, które mają większe stężenie retinolu w swojej formule, co nie oznacza, że na początku, kiedy wprowadzam w mojej jesienno-zimowej pielęgnacji, nie sięgam po produkty, które mają mniejsze stężenie. Bo tak powinno to wyglądać, że zaczynamy od mniejszego stężenia, a następnie przechodzimy do większego stężenia, żeby też nasza skóra odpowiednio reagowała. Tutaj to, co naprawdę mnie pozytywnie zaskoczyło, i była to też po części obietnica pani doktor, którą usłyszałam na konferencji, że ten produkt jest, ta formuła jest tak skomponowana, by zminimalizować efekt podrażnienia, a zmaksymalizować, że tak powiem, przyjemność stosowania. I rzeczywiście tak jest. Kiedy nakładamy ten produkt w tych pierwszych dniach kuracji, nie ma tego efektu podrażnienia i zaczerwienienia skóry. To się nie pojawia. A jak wiecie, ja posiadam skórę wrażliwą i bardzo często różnie ona reaguje na różne substancje w kosmetykach. I byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, że ten efekt podrażnienia, zaczerwienienia, takiej wrażliwości skóry w ogóle się nie pojawił. I to jest dla mnie ogromny, ogromny plus, jak również to, by polecić ten preparat wszystkim osobom, które posiadają skórę wrażliwą i do tej pory obawiały się o zastosowanie retinolu w swojej pielęgnacji właśnie ze względu na jego niepożądane działanie, czyli te podrażnienia, tę wrażliwość. Przy tej kuracji, uwierzcie mi, musicie mi zaufać, ale myślę, że też potwierdzą wam to inne osoby, które stosują ten produkt, nie ma mowy o podrażnieniach. Nie ma mowy o tym zaczerwienieniu skóry i takiej wrażliwości, która się często pojawia przy retinolu. To, co jeszcze zauważyłam, to jest efekt złuszczania. I teraz, bardzo często przy wrażliwości, tym zaczerwienieniu, podrażnieniu skóry podczas stosowania terapii z retinolem, w zależności od tego, jakie mamy też stężenie retinolu i oczywiście jak jest przygotowana nasza skóra do zabiegów, czy wykonaliśmy wcześniej zabiegi z kwasami, złuszczanie itd., pojawia się też efekt złuszczania tych powierzchownych warstw na skórka. I u mnie w przypadku wcześniejszych preparatów, które stosowałam, ten efekt był widoczny od takiego średnio umiarkowanego do mocnego efektu złuszczania. Tak jak przypominam, to też zależało od tego, jaki preparat stosowałam i jakie tam było stężenie. Ja zawsze przed zastosowaniem kuracji z retinolem w okresie zimowym wykonuję wcześniej serię zabiegów złuszczających z kwasami, żeby też moją skórę w odpowiedni sposób przygotować. I zawsze, zawsze było tak, że zaczynając kurację z kwasami, z retinolem, moja skóra zaczynała się złuszczać. To złuszczanie to też jest coś, co nam kobietom nie do końca odpowiada, bo złuszczanie na skórze zazwyczaj widać. Objawia się to w taki sposób, że widzicie lekko odstające skórki lub też mocniej takie właśnie odstające skórki, albo też bardzo często w makijażu nakładacie podkład, który źle się rozprowadza, zaczyna podkreślać wam te suche skórki lub też pojawia się zbyt szybkie błyszczenie w strefie i to też jest dla was niekomfortowe. Co się działo, jeśli chodzi o pierwsze tygodnie stosowania tej kuracji? Słuchajcie, to złuszczanie było tak niewidoczne, że pojawił się tylko i wyłącznie efekt lekkiego błyszczenia strefy T, czyli okolica brody, tutaj na nosie i mojego czoła. Nawet nie pojawiło się błyszczenie tu, gdzie zazwyczaj pory skórne są bardziej rozszerzone i bardziej widoczne. I ja byłam, szczerze wam powiem, zaskoczona, bo zastanawiałam się na samym początku, przy tych pierwszych 2-3 tygodniach, czy ten preparat rzeczywiście działa niewidocznie złuszczająco, czy może stężenie jest już za małe, jeśli chodzi o moją skórę. Ale taki naprawdę wielki boom, powiedziałabym, i taki efekt wow przyszedł po mniej więcej 1,5 miesiąca stosowania do prawie 2 miesięcy stosowania tej kuracji, kiedy zaczęłam dostawać komplementy od moich bliskich
i to było dla mnie największe zaskoczenie. Między innymi moja siostra, która któregoś dnia, a jej się to rzadko zdarza, powiedziała coś takiego: Anita, co ty robisz ostatnio ze swoją skórą, że ona tak ładnie wygląda? Ja już tak ci się przyglądam od kilku dni i widzę, że ta skóra naprawdę fajnie wygląda. Te pory są mniejsze, ona wygląda tak świeżo, zdrowo i tak dalej. Potem zaczęłam słyszeć te komplementy też od innych osób, które nie są mi aż tak bliskie, i dopytywanie się, co ja takiego stosuję, że ta skóra tak wygląda. I tutaj nie chodzi mi absolutnie o taki nasz kontakt z kamerą, ludzi, którzy oglądają mnie tutaj na filmie, tylko o filmie, tylko chodzi mi o kontakt z ludźmi, którzy widzieli mnie, można powiedzieć, w cztery oczy, czyli blisko mnie stali i oglądali, jak ta moja skóra wygląda. I ja też to zauważyłam. Przede wszystkim zauważyłam to, że skóra była bardziej taka rozświetlona, gładka, i co też bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, a to się dzieje właśnie w trakcie stosowania retinolu, że zmniejszyły się widoczne rozszerzone pory tutaj, zwłaszcza tutaj i też tutaj w tym miejscu na policzkach. To też bardzo często możecie zauważyć w momencie, kiedy nakładacie rozświetlacz, że rozświetlacz często podkreśla wam tutaj pory skórne. I wiecie co? Wtedy zdałam sobie sprawę, że jednak tak, to nie było tak, że ten preparat jest dla mnie za słaby, że to złuszczanie się nie pojawiło, bo to złuszczanie musiało być, rzeczywiście ta skóra delikatnie się świeciła, ale retinol, który jest tutaj zawarty, mimo tego, że mamy 0,3, to rzeczywiście na moją skórę zadziałał. I dziś jestem tego pewna, ponieważ po skończeniu kuracji ja widzę, że moja skóra nadal dobrze wygląda. Zniknęły też ze skóry takie delikatne zmarszczki. Powiedziałabym, to nie są zmarszczki mimiczne, ale takie zmarszczki, które pojawiają się z przesuszenia, a bardzo często tu, w tej okolicy oka. Nie chodzi mi oczywiście o zmarszczki mimiczne, kurze łapki, które się pojawiają tu, ale takie zmarszczki z przesuszenia w tej okolicy. Poza tym też bardzo często stosując retinol i nakładając go na moją skórę, preparaty z retinolem i nakładając go na moją skórę, zauważyłam, że podczas kuracji łzawią mi oczy. A okolica, mimo tego, że nie nakładam nigdy preparatu do twarzy tego typu kuracji w okolicy moich oczu, to też zawsze ta skóra była bardziej tutaj przesuszona. No i tak jak mówię, to łzawienie oczu, które też jest niekomfortowe przy stosowaniu kosmetyków z takimi wyższymi stężeniami. Tutaj nic się nie działo. Przysięgam, nie było ani przesuszenia w okolicy oczu, ani nie pojawiło się łzawienie. Nie doszło do żadnego podrażnienia, jakiegoś zaczerwienienia, szczypania. Nie było mowy o tym, że też czasami mi się to pojawia, że nakładając preparat robią mi się takie na przykład czerwone placki, tak powiedziałam, takie czerwone plamy, a podczas stosowania wtedy wychodzi ta moja wrażliwość. Nie, skóra była zawsze gładka. Rano po zastosowaniu tej kuracji widziałam, że ta skóra jest taka przyjemna w dotyku, ona jest taka ładnie napięta, przyjemna w dotyku. Czyli wszystko to, co do tej pory zauważałam przy stosowaniu we wcześniejszych latach kuracji, różnego rodzaju kuracji z retinolem. Na pewno zapytacie mnie o to, czy zmniejszyły się zmarszczki, czy zniknęły przebarwienia i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja tutaj też muszę podkreślić, że ja nie posiadam przebarwień na mojej skórze twarzy. Mam tylko jedną taką tutaj niewielką plamkę, ale to jest plamka, na którą trzeba by było zadziałać silniej niż retinolem. Natomiast nie mogę wam potwierdzić, czy ten preparat usunie przebarwienia, ponieważ ja tych przebarwień nie posiadam i u mnie takiego działania nie ma. Widzę natomiast, że skóra jest bardzo ładnie rozjaśniona i bardzo ładnie wyrównany koloryt. Czyli mamy tutaj działanie retinolu. Czy znikają zmarszczki? Słuchajcie, żeby skóra była ujędrniona, żeby była taka, wiecie, fajna w dotyku, podniesiona i żeby tych głębszych zmarszczek nie było widać, trzeba stosować retinol latami.
To nie jest tak, że on zadziała po 2-3 miesiącach, po jednym wykorzystaniu słoiczka. No nie. Trzeba po niego sięgać regularnie, regularnie do niego wracać w okresie jesienno-zimowym i stosować. No dobrze, moi drodzy, teraz już wiecie, jaka jest moja opinia na temat stosowania owej kuracji. Czy do niej wrócę? Myślę, że tak. Dlatego, że komfort stosowania, przyjemność stosowania, to, że nie ma tego efektu złuszczania, widocznego efektu złuszczania, chociaż pani doktor zaznacza, że może taki efekt się pojawić, po mniej więcej 2 tygodniach stosowania może być gdzieś to niewielkie złuszczanie. Natomiast w moim przypadku naprawdę stosowanie tej kuracji było bardzo, bardzo komfortowe i efekty było widać, zauważyli je to moi bliscy, ludzie, z którymi mam na co dzień kontakt, i to też sprawia, że fajny skład, fajne substancje aktywne, wszystko idealnie ze sobą połączone, bardzo dobrze przemyślana receptura, i to widać, widać w składzie i też widać w działaniu, potwierdza, że jest to produkt wart zakupu. Okej, zapytacie dla kogo? Już Wam wspominałam, dla osób, które zaczynają kurację z retinolem, dla osób, które obawiają się właśnie o tego wszelkiego rodzaju podrażnienia. To jest preparat, który mogą stosować wszyscy. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że nie stosujemy kuracji z retinolem w momencie, kiedy mamy stany zapalne na skórze, aktywny trądzik, kiedy skóra jest po prostu chora. Nie przeprowadzamy wtedy takich kuracji, więc to też musicie wziąć pod uwagę, ale oczywiście przypominam, wszystkie wskazania, przeciwwskazania i tak dalej, wszystko macie zawarte, jeśli chodzi o tę recepturę, zarówno na stronie internetowej sklepu, czy też w mediach społecznościowych, Dr. Chlebus, gdzie też często omawiana jest owa receptura. Cena. Okej, mamy wysoką cenę. Mamy cenę około 250 zł za słoiczek o pojemności 15 gramów. Natomiast jeśli będziecie stosować się do zaleceń pani doktor, czyli aplikować preparat w ten sposób, który powinniśmy aplikować, w niewielkiej ilości, nakładając go tam, gdzie należy go nakładać, to spokojnie ten oto słoiczek wystarczy Wam na 3 miesiące. Ja tak robiłam, stosowałam się do zaleceń, żeby to dokładnie dla Was sprawdzić, czy ten produkt jest wydajny i czy rzeczywiście na te 3 miesiące Wam wystarczy, czyli jego cena jest adekwatna do jakości. I tak właśnie jest. No dobrze, moi drodzy, teraz już wiecie, jaka jest moja ocena owej kuracji, jak się ona u mnie sprawdziła, czy jestem zadowolona, czy nie, czy polecam, jak wygląda analiza składu, konsystencja, wszystkie takie najważniejsze informacje. I na zakończenie dzisiejszego filmu muszę jeszcze nawiązać do pewnej sprawy, która miała miejsce w grudniu i do dziś troszeczkę się już mniej, ale nadal się ciągnie. A mianowicie, w grudniu na YouTubie pojawiła się recenzja owej receptury z analizą składu stworzona przez pewnego twórcę. I w trakcie, kiedy ta recenzja się pojawiła, po jej upublicznieniu, zaczęły się pewne oskarżenia w moim kierunku, pojawiły się pewne oskarżenia w moją stronę, pomówienia i też miało miejsce kilka sytuacji, które tak naprawdę nie powinny się zdarzyć. O co chodzi? Chciałabym się odnieść właśnie dzisiaj do tego tematu i tak jak Wy macie taką możliwość, macie prawo do tego, żeby wygłaszać Wasze opinie i też dzielić się z innymi ludźmi publicznie na temat tego, co sądzicie o różnych produktach, wypisując Wasze opinie w komentarzach i nie tylko. Tak też myślę, że i ja mam prawo do tego, żeby odnieść się do opinii pewnych osób, opinii, które pojawiły się w komentarzach pod filmem owego twórcy, jak również pojawiły się w komentarzach pod filmem z moim filmem z relacją z konferencji. Teraz możecie sobie patrzeć na komentarze. To jest tylko część tego, co pojawiło się tego dnia pod filmem. Było tych komentarzy zdecydowanie więcej. Część z nich została już wykasowana przez owego twórcę, ponieważ były one typowo hejterskie, czasami nawet wulgarne. Te komentarze pojawiły się w stosunku do mnie i też do innej osoby, która opowiadała Wam o recepturze dr
chlebus. Ponieważ ja jestem zablokowana na kanale owego twórcy, a nie mam też możliwości, żeby się tam bronić, a tym bardziej odpowiadać na zarzuty osób, które pisały tego typu komentarze i twierdziły, że że film, w którym wam polecam ową recepturę, jest sponsorowany, że jestem osobą, która się sprzedała, że polecam to wszystko za kasę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pojawiły się też głosy takie, że ja się nie znam, że nie posiadam odpowiedniej wiedzy, że nie wiem, o czym mówię, że nie mam zielonego pojęcia o tym, że wciskam wam w ogóle placebo, że jak ja mogę wam to polecać, że wszystko robię dla kasy i tak dalej. Te komentarze pojawiły się, tak jak wspomniałam, na kanale ułowego twórcy, ale również pojawiły się u mnie. I ponieważ tam nie miałam możliwości, żeby się troszkę bronić w tej kwestii, na niektórym osobom na moim kanale odpisałam, jak sytuacja wygląda. I tak jak wy mieliście, te osoby miały możliwość, żeby się tam wypowiedzieć, to dzisiaj wypowiem się ja, ponieważ ja na tym kanale nie mam możliwości odniesienia, odpisania, napisania komentarzu i tak. Moi drodzy, zacznijmy może od tego, że film z relacją z konferencji nie jest filmem sponsorowanym. Ja nie współpracuję z kliniką dr Ewy Chlebus i nikt mi nie zapłacił za to, żeby nagrać dla was recenzję. Wręcz przeciwnie, ja w filmie wspominam, że zostałam zaproszona na tę konferencję i na konferencji poprosiłam dr Chlebus o to, czy mogę dla was ją nagrać, przynajmniej w tym ułamku, który mogliście widzieć, i pokazać wam te ważne informacje, przedstawić wam te ważne informacje, ponieważ uznałam, że jest to naprawdę bardzo ciekawy temat i warto go poruszyć w kwestii pielęgnacji z retinolem. Tak samo było w momencie, kiedy wróciłam z konferencji i przedstawiłam wam moją opinię na temat tego produktu i powiedziałam wam wtedy, że dostałam go w paczce do przetestowania i są to moje pierwsze wrażenia z konferencji, jak również pierwsze wrażenia po tym, czego się dowiedziałam. To nie była moja opinia i polecanie wam owego preparatu. Niestety po recenzji tego twórcy wy odebraliście mnie jako osobę, która wam coś poleca, bo zostało mi za to zapłacone i ja to zrobiłam dla kasy. A tak naprawdę, czy wy macie na to dowód? Czy widzieliście te pieniądze? A może ktoś z was napisał do dr Ewy Chlebus i do jej kliniki i zapytał się, czy za pokazanie owego produktu i zrobienie relacji z tego eventu pani doktor mi zapłaciła? Bo ja nigdy, ale słuchajcie, nigdy tutaj na moim kanale nie ukrywałam przed wami, że mam jakąś współpracę płatną. Jeśli śledzicie regularnie moje filmy, to wiecie, w których filmach wspominam wam o tym, że podjęłam współpracę z daną marką, że film został, że film jest sponsorowany i został nagrany we współpracy z daną marką. Jeśli dostaję paczki PR-owe, czy dostaję też jakieś kosmetyki do przetestowania, to ja to zawsze wam mówię. No mówię, że robiąc recenzję jakichś perfum, jakichś kosmetyków, opowiadam, że zostały mi one przysłane, albo że właśnie była to paczka PR-owa i tak dalej. Ja się z tym absolutnie tutaj przed wami nie kryję. Ja nie widzę sensu w tym, żeby was oszukiwać, okłamywać i tak dalej. W filmach, w których nie mówię wprost, że jest on sponsorowany, dodaję taką informację w opisie. A jeśli nie jest sponsorowany, to też staram się dodawać taką opinię, taką informację w opisie do każdego filmu. Więc wasze podejrzenia, że ktoś mi za coś zapłacił, są kompletnie bezpodstawne i nie macie na to dowodów, by publicznie obrażać mnie na kanałach u innych twórców, nazywać mnie od takich czy siakich, bo takie też się komentarze pojawiły, oskarżać mnie o coś, że ja wzięłam pieniądze za coś i wam to coś polecam. Naprawdę, słuchajcie, ja mam wrażenie, że ostatnio to, co się dzieje w całym tym naszym internecie, to się w ogóle
słuchajcie, włos na głowie jeży, co się wyprawia. Bo jeśli ktoś z czystego serca poleca wam jakiś produkt, bo uważa, że jest dobry, że ma dobry skład, że fajnie na jego skórę zadziałał, czy na włosy, czy na paznokcie, czy w makijażu, i poleca wam to z czystego serca, to zaraz pada oskarżenie, że to jest sponsorowane, że to jest płatne, że się za to kasę bierze. A kiedy mówi się o jakimś produkcie nie w superlatywach, tylko się go oczernia czy jakąś markę, to wtedy jest wow, bo na pewno za to się pieniędzy nie dostało. Słuchajcie, czy wy w waszym prywatnym życiu, kiedy polecacie coś waszym bliskim, waszym znajomym, mówicie, że coś jest dobre, bo u was się sprawdziło, jest godne zaufania, kupienia i tak dalej, to od tej drugiej osoby, po tej drugiej stronie też słyszycie: no tak, bo ty to polecasz, bo ci za to zapłacili. No chyba tak do końca nie jest. Więc zastanówcie się trochę nad tym, w którą stronę to wszystko zmierza. Druga sprawa jest taka, że chyba największą hipokryzją w tym wszystkim jest to, że zdarzyły się takie osoby, które obrażały mnie w komentarzach u owego twórcy, a później przyszły do mnie, życzyły mi wesołych świąt, dopytywały się o moją opinię, moje zdanie w różnych kwestiach, a nawet, słuchajcie, zdarzyły się takie osoby, które wzięły udział w rozdaniu, nieważne gdzie to rozdanie było organizowane, i pisały o mnie w samych superlatywach, jak się liczą z moim zdaniem i tak dalej, a u innego twórcy totalnie mnie obrażają. Słuchajcie, w internecie nic nie ginie i wszystko widać, mamy wszystko wyłożone jak na tacy. I te osoby na pewno zauważyły, że ja ani nie odpisałam im w komentarzach. One oczywiście nie są zablokowane, bo ja nie widzę sensu blokowania takiej osoby, kiedy nic mi nie zrobiły. Ale przy okazji chciałabym wam tutaj przypomnieć pewną ważną kwestię. Otóż, ja już kiedyś o tym wspominałam, że ja nie będę tolerowała chamstwa, wulgaryzmów i hejtu na moim kanale. Każda osoba, która tego typu komentarz wpisze gdzieś sobie pod jakimś moim filmem, który będzie krzywdzący zarówno dla mnie, jak i dla moich bliskich, ale naprawdę to musi być wulgaryzm, obrażanie i tak dalej, taki typowy hejt, nie mówię tutaj o żadnej konstruktywnej krytyce, taka osoba będzie przeze mnie z automatu blokowana. I tego typu komentarze nie będą pojawiały się na moim kanale i wy też nie będziecie ich widzieć, bo ja sobie tego po prostu nie życzę. Wiele razy, kiedy piszecie mi o czymś, że coś wam się nie podoba, coś jest nie tak, z czymś się nie zgadzacie, to ja staram się wchodzić z wami w dyskusję, kulturalnie wam odpisywać, odpowiadać, dowiedzieć się waszego zdania. Takie komentarze są widoczne na moim kanale i ja nie widzę w tym nic złego. My sobie rozmawiamy kulturalnie, wymieniamy się doświadczeniem, informacjami i tak dalej. Ale nie będę tolerowała hejtu, ponieważ po filmie u owego twórcy z analizą składu receptury R01 pojawiła się ogromna ilość hejtujących mnie osób na moim kanale, komentarzy, które też mogliście obserwować na moim Instagramie, gdzie pokazywałam wam, jaką kulturę reprezentują owe osoby w stosunku do mnie. Ja tego po prostu tolerować nie będę. I hipokryzja to też jest coś, o czym moglibyśmy sobie tutaj rozmawiać i rozmawiać. Ale moi drodzy, na zakończenie tego dzisiejszego wywiadu chciałabym wam tylko powiedzieć jedną ważną sprawę. Otóż chcecie być świadomymi konsumentami. Szukacie treści w internecie, które pozwolą wam być bardziej świadomymi w podejmowaniu różnych decyzji, szukaniu kosmetyków, analizach składów i tak dalej. Ale słuchajcie, świadomość to nie jest wszystko. Trzeba mieć jeszcze kulturę osobistą. Taką kulturę, którą będzie widać w waszym zachowaniu. Bo nic nie zmieni faktu, że możecie poznawać składy kosmetyków, wybierać dla siebie świadomą pielęgnację, jeśli później publicznie będziecie kogokolwiek obrażać, nie tylko mnie, ale też innych twórców, w komentarzach pod filmami, zarzucać im coś, obrażać ich, ponawiać o cokolwiek, to nie świadczy o nas, to świadczy o was, o waszej świadomości i o waszej kulturze osobistej. I pamiętajcie, że zanim rzucicie kamieniem w kogokolwiek, zastanówcie się,
Czy macie dowód na to, żeby tym kamieniem rzucić? Moi drodzy, tym akcentem chciałabym się z Wami już pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do końca tego długiego filmu. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, jeśli chodzi o kurację, o skład tego kosmetyku, jak on się u mnie zachowywał, czy jestem zadowolona, czy też nie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że najważniejsze informacje jak zawsze znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!